Słuchajcie, temat na czasie. Każdemu się plącze żyłka. Mi się też zaplątała. Już mam trochę odplątane, wiecie. Ale tak czy siak wygląda to średnio. Nie chciałbym tutaj oczywiście ciąć czegokolwiek, bo to nie o to chodzi. No, mam tą żyłkę strzałową. Raz, że ona 4 dychy kosztuje. Dwa, że ma te różne grubości, więc to nie jest rozwiązanie, żeby żyłkę ciąć. Słuchajcie, i teraz prosta rzecz. Te węzły wszystkie nie powstają tak, że coś się tutaj, wiecie, tak i jeszcze przechodzi tak, jak w typowym węźle. To są węzły spowodowane tym, że żyłka, która się odwija z naszego kołowrotka, no, ma taką drobną spiralę i w tym momencie ona sama się wokół siebie zakręca i powstają różne dziwne rzeczy. Na przykład to splątanie powstało tylko i wyłącznie od wyrzucenia zestawu i go ściągnięcia jeszcze raz, więc nie było takiej opcji, żeby tam gdzieś coś się majdało, wiecie, w tych dużych falach, które dzisiaj akurat są, o tutaj widać je. Także ona jest do odplątania jak najbardziej. Troszeczkę czasu to będzie kosztować. Nie ma co żyłki ciąć naprawdę, bo rozplątanie jest kwestią tylko czasu. Po prostu trzeba pociągnąć za parę, nazwijmy to może, węzełków i ona w zasadzie się sama rozplątuje. Najważniejszy czynnik to taki, żeby, wiecie, ten główny węzeł, o, gdzie on tutaj jest, tutaj macie go, żeby ten główny węzeł poluźnić, bo jak my go poluźnimy, to już potem wszystko idzie w dobrym kierunku, wszystko da się łatwo odplątać, bo powstaje, wiecie, jakiś tam drobny węzeł i potem to wszystko się na niego nawija i wychodzą różne rzeczy. Także no i sobie teraz wyobraźcie, że nie macie światełka jakiegoś, jest noc i próbujecie coś tutaj z tym fantem zrobić. Nie ma bata, słuchajcie. Tak jak już tam we wcześniejszym filmiku pokazywałem te latarki. Słuchajcie, latarki, no rzecz niezbędna, jeżeli zakładacie, że będziecie po prostu na noc tutaj na plaży czy w porcie, w sumie gdziekolwiek, latarka musi być i to no, na latarce no, można trochę przyoszczędzić, ale nie za bardzo. Ja tam też wam mówię, o co chodzi z tym, żeby przyoszczędzić trochę na latarce, ale słuchajcie, potem jak będziecie mieli taki problem z żyłką, jak ja mam teraz, już widzicie, już nie mam tego głównego węzła. Jak będziecie mieli taki problem z żyłką, będzie ciemno, może jeszcze nie do końca dobrze wszystko tam widzicie, nie wiem jak wasz wzrok, to naprawdę latarka po prostu w tym momencie jest niezbędna. Widzicie, ja już myślałem, że już mi się to rozplątało. Ta żyłka już jest taka dosyć mocno skiereszowana i tedy, o, ciach jest. Słuchajcie, no od tych węzłów i od tego, że dosyć ciężki był nasz ciężarek, ona dosyć mocno się, ten węzeł mocno się zacisnął, stąd też na żyłce, widzicie, powstały takie dosyć mocne złamania. No mam nadzieję, że jakoś mocno to nie będzie wpływać na jej żywotność, bo chciałbym jeszcze trochę pouczyć się rzucać, no i potem ją poużywać jeszcze troszeczkę w wędkowaniu. Przypomnę ten strzałowy, ten gruby, żeby była jasność, najczęściej mi się plącze. Chyba coś źle robię podczas zarzucania, wiecie, może nie mam cały czas napiętej tej żyłki przy zarzucaniu, nie wiem, do tego dojdę. Na tą chwilę rzuty kończą mi się na 125 metrach, dalej mi się nie uda je zarzucić, spróbuję zmienić ciężarek na większy, teraz rzucam stówką, może uda mi się większym ciężarkiem zarzucić dalej. I postaram się dla was jeszcze nagrać taki filmik, podstawowe węzły wędkarskie, które są używane w surfkarskim kingu, bo tutaj jakby nie było, spodziewamy się no, większych rybek, tak? Bo rybkę można wyholować i to sporo. Poza tym no, te przeciążenia, które są przy wyrzucie na dużą odległość, one są dosyć duże i teraz zwykły jakiś tam prosty węzełek może nie starczyć, także jeżeli ktoś no nie wie, jakie węzły używać, albo no bo chciałby zobaczyć, jak wyjdę w kolejnym ujęciu, to śmiało możecie dalej oglądać następny filmik, który będzie o węzłach wędkarskich. I to słuchajcie, to wszystko. Także trzymajcie się, subskrybujcie kanał na władek.pl. Oczywiście wchodźcie sobie też na
na ten reportaż w portalu Władek.pl, bo tam jest szeroki opis każdego tego reportażu, który jest na YouTube. Także w YouTube oczywiście możecie też komentarze robić, my je też czytamy, ale lepiej jest, jak wchodzicie bezpośrednio na Władek.pl, bo tam raz, że jest opis, dwa, że po nagranym filmiku zawsze staram się troszeczkę jeszcze więcej opowiedzieć, co było nie tak, co mi się udało zrobić, a czego nie było na filmiku, więc na Władek.pl znajdziecie najwięcej informacji. Trzymajcie się, cześć!